Nr. 3 w sprawie dzierżawy gruntu dla istniejących gruntów działkowych. Proszę Panią Przewodniczącą. Więc działkowicze zwrócili się do nas o poparcie i starania właśnie ich, jak chodzi o użytkowanie na położonych bezpośrednio przy zbiorniku wodnym Bagry i myśmy oczywiście poparli starania i to jest forma poparcia. Dziękuję. Pana Dabrona. Moje pytanie jest takie, czy to, bo ja wiem, w którym to jest miejscu, czy to są ogródki działkowe jako stowarzyszenie, tak jak na przykład wiem, że jest Zakłady Wisły, Golikówka i tak dalej. Czyli to nie są ogródki działkowe. Nie są ogrody rodzinne. Dokładnie. Są to po prostu indywidualne działki, które po prostu w dziki sposób zostały, proszę Panią, zostały do samej wody zagrodzone i nie ma możliwości nawet przespacerowania się lub przejechania na rowerze. Chcąc przejść lub przejechać, trzeba łukiem obchodzić te działki, bo te działki w dziki sposób dochodzą prawie do samej. Panie Adamie, ale czy Pan wie, o którym terenie mówimy? Niech Pan jakoś sprecyzuje Państwu. Mówimy o tym od strony żołnierskiej, tak? Tam co się tak jest powiedzmy. Przy samym, no. Tak jest przy przejściu tym, to teraz jest zamknięte. Dokładnie. Prawie, nie, I, no jak, jest, i, a Pan tam chodził na spacer? Tam tak, proszę Panią, proszę Pana, chodzę i jeżdżę na rowerze bardzo często. I właśnie za każdym razem jestem coraz bardziej zdziwiony, że przedłużają sobie siatki po policję i prawie już chodzą do wody. Na gdzie policję pójdzie? Na drugim końcu. Sprawa zupełnie wygląda inaczej. To były istniejące ogródki działkowe zakładowe. I ponieważ firma zbankrutowała, w związku z tym w ramach, że tak powiem, zaległości finansowych przekazała ten teren do nie tyle gminy, tylko to są działki Skarbu Państwa. I nastąpiło porozumienie między gminą a Skarbem Państwa, że oni będą użytkować jako ogródki działkowe. I w tej chwili to jest już powiedzmy procedowane i rozmawiałam z Panią z Wydziału Skarbu, która prowadzi tę sprawę, ponieważ oni użytkują ten teren jako ogródki działkowe, będą nadal je użytkować. I teraz je, że tak powiem, od strony prawnej porządkują. Natomiast był dlaczego? Dlatego, że mają pierwszeństwo, a na ten teren złożył wniosek najprawdopodobniej jakiś deweloper. I w związku z tym, żeby uniknąć zabudowy, tak jak się działo na przykład przy Stawie Płaszowskim, że prawie nad brzegiem stawu wybudowano mieszkaniówkę, to prawdopodobnie stałoby się tutaj identycznie. I w związku z tym my poparliśmy ich wniosek na użytkowanie. Panie Adamie, już Pana dopuszczę. Zaznaczam, że to jest teren zielony. Wedle, ja już tutaj nam zgłasza się tutaj koleżanka. Bo tam nie obowiązuje jeszcze miejscowy plan, ale wedle studium to są tereny zielone rekreacji. Proszę Państwa, jest miejscowy plan wokół całych Bagru. Tereny kolejowe nie są objęte miejscowym planem, akurat tam dochodzi miejscowy plan. Tylko do czego zmierzam? Jeśli nie będzie tych ogródków działkowych, to proszę Państwa, nawet z jednej strony docelowo może tak, ale będą przede wszystkim wysypiska śmieci. Zauważcie Państwo, co się dzieje na tamtym terenie. Co się dzieje na tamtym terenie? Tam jest działka miejska po byłym zakładzie pracy i miasto, tam były jakieś magazyny, tam się między innymi jako utwardzony teren jest. Co się dzieje w tamtym terenie? Oprócz tego, że tam wieczorem są różne tam spotkania, czasami w dziwnym towarzystwie,
to oprócz tego ci, którzy, niektórzy przyjeżdżają na spotkanie, którzy, żeby wyczyścić własne posesje. I to nie tylko, żeby rzucić worek ze śmieci, nie tylko przyjeżdżają ciężarówki i wyrzucają tam śmieci. W związku z powyższym, na dzisiaj, w związku z tym, że te osoby, my mówimy o dzierżawie, w związku z tym nie mamy przekazania, jeżeli będzie jakiś pomysł na ten teren, jakiś pomysł z zagospodarowaniem, będą na to środki, będzie koncepcja, w każdej chwili można dzierżawę w okresie, jak jest w typie bezterminowym, to w 3-miesięcznym okresie można tą dzierżawę wymówić. Natomiast na dzisiaj ci mieszkańcy i działki stanowią zabezpieczenie przede wszystkim przed tym, że nie będzie teren zajeżdżany, zaśmiecany i nie będzie tam problemu z jakimiś dzikimi wysypiskami. Jeśli mamy pomysł na ten teren, a jest to dosyć duży teren podmokły, nie da się przejechać tam do końca, dlatego że teren jest, proszę Państwa, wzdłuż torów kolejowych, tam jest między innymi siedlisko tych ptaszków i tych innych żyjątek od strony nasypu kolejowego. Tam nigdy ścieżki nie było, oprócz tego, że wędkarze przechodzą od strony kładki, ale to od Prokocimia. W związku z powyższym bardziej widzę tych działkowców jako zabezpieczenie terenu przed dzikim wysypiskiem śmieci. Będziemy mieć pomysł, będzie miasto miało pomysł, 3 miesiące może wypowiedzieć. Nie jest to rodzinny ogród działkowy, który zgodnie z ustawą będzie mógł ten teren przejąć, czy tam w jakiś sposób zarządzać. W związku z tym to jest zupełnie inna kwestia. Dziękuję. Koleżanka Iwona i potem jak pan był tak rzeczywiście ten teren jest przy wysokim poziomie wód gruntowych, te ogródki tam kąpią się w wodzie, więc tam się nie nawojuje, tam dla dewelopera pola do popisu nie ma, aczkolwiek nasza deweloperka wszystko jest możliwe. W związku z czym rzeczywiście z jednej strony jest to na pewno zabezpieczenie tego terenu przed dzikim wysypiskiem śmieci. Ogródki są bardzo starannie i bardzo porządnie utrzymane. One są minimalne, zaniedbanych terenów. Te domki są rzeczywiście prowizoryczne, bo oni mają świadomość, że jeżeli miasto będzie miało pomysł, to w każdej chwili może ich stamtąd usunąć. Natomiast można przejechać tam na rowerze, bo byłam tam na rowerze i jeżdżę dookoła. Ale trzeba objechać. To jest ta droga, która się przejeżdża, ale po permanowaniu akurat ta część, którą się jeździ na rowery, są takie chaszcze, że właściwie rowerzysty z rowerem nie widzę. A to są tereny utrzymane i dobrze gospodarowane. Wydaje mi się, że nie ma co kopić róży. Natomiast to będzie chciało na tym terenie coś zrobić, to zawsze coś zrobi. A na razie mamy zabezpieczenie przed niepotrzebnym wysypiskiem śmieci. Dobrze, to ja chciałem zwrócić uwagę, bo 2 lata temu rozmawiałem z mieszkańcami, że ogródki działkowe, tak jak Państwo mówicie, one tam były i są tam. Tylko właściciele tych ogródków coraz bardziej wchodzą w wodę. Nawet jeden z panów postawił sobie wiatr z motorówką nad samym brzegiem. Właściciele ogródku, pani Iwono, jakby przesuwają linię swoich ogródków do samej wody. A to będzie unormowane przy działkach. Daj Panie Boże, że kiedyś po prostu będziemy jeszcze mieli możliwość, żeby się okazało, że zostanie odcięta droga wokół bagrów przez... Proszę Pana, jest prawo wodne i nie można do brzegu z nich grozić. No dobrze, ale nie Pan przeczyta paragrafie pierwsze, że pełni popiera starania ogródków położonych na działkach. I oni określają, bo właśnie wydział z czasu zarządzał mapę podziału i oni w dowolny sposób teraz nie będą mogli sobie przybrać. Tylko dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby Pasterski? Pasterski i pani... Chciałbym się dowiedzieć, czy macie Państwo wiadomość, jak długo te ogródki tam są? Ile lat? Kilkanaście. Ja może wezmę akta, bo wtedy... Nie, to chyba, jeżeli te ogródki istnieją z 30 lat... Na pewno. To jeżeli nie
wyrazimy zgody na dzierżawę, to tam ten zamknięty teren. Zapiszcie na co, na pewno, bo tam w projekcie nowej ustawy o ogrodach nie rodziny, tylko o ogrodach działkowych. Jest taki zapis, że jeżeli na danym terenie, że jeżeli teren jest przeznaczony jako teren zielony, a ogród istnieje 30 lat, to będzie miał prawo do tego. Ale jeżeli będzie miał dzierżawę, to ale jeśli będzie miał dzierżawę, nie będzie miał obowiązku. Jeżeli będziecie zawracali to jeziora. Jeżeli teraz wyrażamy kwotę, to możemy pobieramy pod warunkiem. Bo oni przekazali ten teren. Ale tam prawda istniał, ja nie znam własności, ale ja wiem, że żyję tam zawsze. A ja jestem tam 35 lat. Jeżeli zawarto w tej chwili dajemy opinię. Jeszcze czas, kiedy była policja, możemy powiedzieć tak, bądźcie, tylko zostawcie dostęp do tego. Ale jest dostęp. No, ale upewnić się, że oni się nie powstrzymują. Niepokój pana Adama po prostu mi nie powstrzymuje. Ja nie chciałam, że to są pomocnicze, ale to na siebie ma. Wyraźnie są oznaczone numery działek, to są takie za nas. Przedoszy wolny do zawodu. Na Rostelski ma już słucham was, jeżeli wydają opinię... Moi drodzy, ale nauczmy się przyszłość. Ja, jeżeli wydają opinię dotyczącą terenu miejskiego, w której mamy dać do dyspozycji, ma być dane do dyspozycji... to jest skarbu państwa. Nie. Zarządca miasta, prezydent, proszę panią, prezydent miasta Krakowa jednocześnie jest starostą i dysponuje wszystkim skarbem państwa na terenie gminy miejskiej. Tak, jeżeli taki teren ma być użytkowany przez jakąś grupę ludzi, to chyba niepokój powinien być... jeszcze większy. U każdego, bo dajemy do dyspozycji coś, co... Ale oni dzierżawią to! W paragrafie pierwszym mamy napisane... Ale panie Basiu, niech pan uda. Mamy napisane ogródki, to dają możliwość wypoczynku i rekreacji, to jest uzupełnienie funkcji barów. Może dają, ale nie wszyscy mieszkańcom. Bo mi się wydaje, że te tereny mają może mieszkańcom. Więc dla mnie to sformułowanie. Dobrze. Ale nie jest to ważne. No to ja to poprawkę proszę złożyć. Jak pan uważa? Pani Basiu, już, bo jeszcze jako projektodawca odniesie się pani Basiu tutaj kolega Jacek. Wszystko jako komisja infrastruktury mieszkańców tego rejonu, jak to nie kojarzyłem, w tym miejscu są te działki. Natomiast już wiem, że tam na rowerze między nimi a zbiornikiem Wagi da się przejechać, bo jechałem przed panią Jacek. Natomiast jeszcze druga kwestia, że... Myślę, że w tym momencie miasto, ani my, ani chyba nie ma inwestora, który miał lepszy plan na zagospodarowanie terenów wokół bagów niż to, co w tym momencie jest. A ogródki akurat są jeden z niewielu pozytywnych aspektów wokół tego regionu. Czyli państwo może co zrobić? Czy ktoś z państwa radnych pisze jakąś poprawkę? Nie widzę. W związku z tym, proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Imiennego, jest wniosek radnych, tutaj głosowania imiennego, tak, jest stosowna liczba podpisów, bardzo dużo, nie będę odczytywał, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, nie, to było, nie umiał, osiem, się nie, ma... nie, pan się osiem. Podpisał, dlatego osiem jest pani, osiem, czujno, to tutaj zawiodło. Pan Jacek Dodacz. Wstrzymuje się od głosu. Wstrzymuje się. Pani Kutnocka? Za. Pani Czernicka? Wstrzymuje się. Pani Alma? Wstrzymuje się. Pan Kaszczyk nieobecny. Pan Komiński? Oczywiście za. Za. Pan Łapczyński? Za. Za. Pan Markiewicz? Za. Za. Pan Zbynasz? Za. Za. Pan Nowak nieobecny. Pani Ruska? Za. Za. Pani Pawian nieobecna. Pani Praczyńska? Za. Za. Pani Radwan? Za. Za. Pan Rybiały nieobecny. Pani Siwek? Za. Za. Pani Smender? Za. Za. Pan Styski? Przeciw. Przeciw. Włodacz? Za. Pan Wrona? Przeciw. Przeciw. Pani Zygiel? Za. Za. Najpierw przyjdziemy za. Thank you.
Państwa, wyniki głosowania. 12 osób za, 2 osoby przeciw, 3 osoby się wstrzymały, nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że ta przyjęła uchwałę według druku nr 3.